Dzień dobry wszystkim. Witam was w windzie. Jestem sam, dlatego że idę po bułki. A idę po bułki, bo trzeba zrobić śniadanie. Trzeba zrobić śniadanie, bo jesteśmy... głodni jesteśmy. Bułki kupione. I tak, mam bułeczki pyszne z piekarni, dużo w nas. Nie wiem, ja bardzo na przykład lubię tam chodzić. Jest bardzo miła pani starsza, która no, z uśmiechem przyjmuje wszystko, to, co ja powiem. Kupiłem też sok malinowy, taki dla ścieczenia. I kupiłem jeszcze faworki. Jak się u was mówi? Faworki czy chrust? Bo u mnie się mówi faworki. Zjedliśmy właśnie. Było pyszne. Zjedliśmy sobie bułeczki z szyneczką, z serkiem i pomidorkiem. I dobra wędlina. Ja generalnie zazwyczaj nie jem kanapek z wędliną. No sorry, muszę się wtrącić. Ale w Auchan jest szynka z ziołami. Z ziołami, tak się nazywa. No. I była pyszna. Nie jest najtańsza, ale czasem warto sobie coś takiego wziąć. Ale też bo... z drugiej strony była jakaś bardzo droga. Nie no. No dobra, dla studentów była. Dla nas ale... była, ale no kurczę. Ale my jemy wędlinę bardzo rzadko. Tak. Klaudia sama podsumowała dzisiaj, że ona raz na pół roku ma ochotę na jakąś wędlinę. I to właśnie było to pół roku, więc uznaliśmy, że dlaczego nie kupić. A wyglądała fajnie, z czego ty sama mówiłaś, że chyba nie będzie taka dobra. A potem ja spróbowałem i mówię, smakuje jak wiesz, ta, która nam tak bardzo smakuje, co moja mama kiedyś nam dała. I co? Klaudia, faktycznie, pachnie tak, to daj mi spróbować. Potem mi sama kradła moją bułkę. No. I nawet podsumowała, że dobra, to dzisiaj wieczorem to jemy właśnie z tym. Tak, bo ja zawsze jem z serami, z takimi rzeczami, z jakimiś warzywami, ale tak. Nigdy z mięsem. Klaudia jest fit i ona je takie, wiecie. Nie, po prostu nie. To chyba nie jest fit. W sumie ja to nie jest, nabiał nie jest chyba fit. Nie, nie? Jest, nabiał... nie jest. Klaudia nie jest fit. No, a teraz... mieliśmy plan, żeby wyjść gdzieś i pewnie wyjdziemy, ale mieliśmy wyjść wcześniej, ale no niestety czekam na kuriera. Kurier ma nam przynieść 3 paczki, ten kurier. Tobie. I jeszcze, no mi, dobrze. Mi ma przynieść 3 paczki i jeszcze jedna paczka będzie czekać, mam nadzieję, też dzisiaj w Żabce, więc wam pokażę, co to jest. Bo już długo się zastanawiam nad zakupem tego. Rozwijam swoją graficzną audio... jaką? Audiową działalność, no. No i czekam właśnie na taką przesyłkę, powiem wam, pokażę co to jest, zamontujemy to, zobaczymy w ogóle czy to działa. I dziś, a to później powiem co dzisiaj są. Klaudia, potem wam powiem. Jesteśmy załamani ludzką postawą. Ludzkością jeszcze jest załamani. No i co jeszcze, właśnie nie wiem czy było słychać w windzie, ale zapytałem się was, czy u was mówi się faworki czy chrust? Bo są dwie wersje. Na przykład pani w sklepie mi powiedziała, że jej mąż, który jest z Warszawy, mówi faworki. Ja też mówiłem faworki. U ciebie jak się mówiło? Faworki. U Klaudii też się mówiło faworki. A ponoć w Krakowie mówi się chrust. Więc jestem ciekawy, jak to jest u was. Klaudia myje naczynia. Już nie myje. Przyszło! Jest! Tu o, kawałek. Czekajcie, muszę wam tak pokazać, żeby nie było widać mojego adresu. O! Proszę, przyszło! Jest! Jest w jednej paczce, ale to dlatego, że od jednego pana, którego zamawiałem, więc pakował mi to w jedną paczkę. W ogóle nie wiem, jak... nie wiem, jak wy zamawiacie na Allegro, ale Klaudia mi powiedziała. Mi się wydaje, że kiedyś nie było takiej opcji, że... Była. Nieważne. Ale ja dopiero teraz się dowiedziałem, że jak zamawia się od jednego gościa, to że jak dodasz swoje rzeczy do koszyka i dajesz, żeby poszło do podsumowania, to od razu algorytm w Allegro sam tak robi, że zlicza wam to jako jedną paczkę i płacicie tylko raz za przesyłkę. A ja pamiętam, że miałem raz taką sytuację, że kupowałem u kogoś dwie rzeczy. Tego samego gościa. I osobno. I osobno. I płaciłem dwa razy za przesyłkę. Tego samego dnia kupowałem. Sam żartowałeś z tym, że nie wiedziałeś? Nie, poważnie widziałem. Myślę, że to nie jest nic odkrywczego i że każdy, kto to wie. Jeju, nieważne, ja rzadko robię zakupy na Allegro, więc teraz i tak częściej, przez ciebie. Czyli ja czegoś cię nauczyłam, czegoś tak. Związanego z komputerem. Klaudia mnie nauczyła czegoś, co jest związane z komputerem i ja nie mogę. No. No, a teraz nie będę tego rozpakowywał, rozpakujemy to, jak przyjdzie jeszcze ta druga rzecz, na którą czekam. Dzień dobry wszystkim. Ja już się witałem. Ale ja jeszcze nie, ja się pokazuję pierwszy raz. No i standardowo outfit w windzie. Jako, że dzisiaj było słonecznie, to chciałam mieć białą koszulkę. No i mam biała koszulka, jeansy, martensy, kurtka, o i kabaretki. A
ja jestem szaro czarny. Ja zawsze mam tak samo. Mam czarny szalik, ten sam płaszcz zawsze. Mogę być czerwony, mogę mieć czerwony nos i uszy. A ja wyglądam jak jakaś ruska, nie wiem, dama. I spadają mi włosy. I generalnie chcieliśmy wam pokazać coś ciekawego. Jak zwykle. Ale nie ma nic. Ale robi się ciemno. Wy tego jeszcze tak nie widzicie, bo no, na aparacie wszystko jest rozjaśnione. Jakoś ładnie to wygląda. Ale już jest koło 16, jest ciemno, bo pan kurier przyjechał tuż przed 15. No także kurier nas zablokował i w sumie nie wiem, czy pokażemy wam coś ciekawego. Chcieliśmy opowiedzieć takie ciekawostki, może z najstarszymi kościołami na okole. Dawniejszy. Oku, no bo kiedyś Gród Krakowski składał się z Wawelu i Podgrodzia, czyli to się nazywało Oku. I na tym były różne kościółki i jest jeden taki ciekawy kościółek, który chyba jest najstarszym kościołem zachowanym w tamtejszej formie, romańskim kościołem. Tak mi się wydaje, że najstarszym, a jeżeli nie najstarszym, to jednym z najstarszych w Krakowie. To zobaczymy, może im to pokażemy. Może pokażemy, a tak ogólnie to, co chcieliśmy, właśnie, bo chcieliśmy wam coś poopowiadać. Tak, chcieliśmy też poopowiadać, ale ja mam zły humor, tak szczerze powiedziawszy. Dlatego, że boli mnie brzuch, dostałam okres. O tym się nie mówi! A, to jest temat tabu, zapomniałam. Ale ponad połowa tego świata miała, ma lub będzie miała okres. Wow! Wow! Wyskoczył mi tu pryszcz. Pewnie normalnie byście tego nie zauważyli. Teraz, jako że powiedziałam, to każdy będzie to zauważał. Super mądra Klaudia. Boli mnie brzuch, ale wzięłam proszki. I po tym przestaje mnie powoli boleć brzuch. No, także Witek wie, że ja dzisiaj mam zły humor. Tak, ja mam dzisiaj zły humor, ale mam ładne tło. No, tutaj fajnie, tak ja już jestem w dobrym humorze przed tą kamerą. O. Witek musi znosić takie. Ale ładnie. Ej. No ładnie. Ale czad. Tylko nas nie widać. W sumie to ty bardziej cierpisz niż ja. Tak, ja bardziej cierpię, to fakt. Co miesiąc. Faceci. Albo współczuję. Czy wy dziewczyny jesteście takie nieznośne? Kiedyś ja myślałam, że wcale nie, tak. Że ja nie mam takich przypadłości miesiączkowych. Tak, Klaudia mi tak mówiła właśnie. To było na samym początku, żeby mnie nie odstraszyć. Jednak mam. No i tyle. Przebitkach widzieliście resztki pięknej pogody, bo właśnie chcieliśmy się wybrać na spacer, dlatego że po raz pierwszy od dawna taka ładna pogoda dzisiaj miała miejsce, no ale już jest zimno. Jest strasznie zimno, to jest właśnie ciekawe, jest zimno, nie ma ani grama śniegu, a klimat jest taki, jakbym powiedział, w sensie nastój, o to mi chodzi, taki letni, wiosenny. No, tylko że te nasze kurtki no, temu przeczą. No, tak, to przeczy. Dobra, opowiadaj to, co chciałeś. Chcieliśmy opowiadać. Ej, czekaj, może kto opowie o czym? Bo mamy dwie opowieści. To zacznij od tego, co nas ostatnio spotkało. A, no to tak. Ostatnio mieliśmy taką ciekawą przygodę na rynku w Krakowie. Po co myśmy tam byli? A, wpłacić pieniądze do bankomatu. W sensie do banku. No ja miałam zajęcia, więc. Tak, więc akurat się spotkaliśmy na rynku. I przechodząc przez sukiennicę, spotkaliśmy starszą panią. No, wyglądała normalnie, jak starsza pani, zaczepiła nas. I zapytała się, co mamy w transporterze dla zwierzątka, bo akurat nie niosłem go ze sobą, ale nic tam nie było, był pusty. No, powiedzieliśmy, że nic tam nie ma, zaczęła się taka rozmowa luźna. I nagle pani zapytała się, czy byśmy jej nie poratowali, bo nie ma na jedzenie i w ogóle, no oczywiście nie ma problemu, ale my jesteśmy tacy, że nie lubimy dawać do ręki tych pieniędzy takiej osobie, mówimy, że jasne, nie ma sprawy, możemy ci pomóc i tak dalej, tylko chcielibyśmy to zrobić fizycznie, pójść z sobą do sklepu, wybrać ci to, co potrzebujesz, kupić ci. No i pani już od tamtego momentu, jak to powiedzieliśmy, była taka nie za bardzo szczęśliwa z naszego pomysłu.
Więc powiedziałaś, że no tutaj najbliższy sklep jest też niedaleko. Ona jeszcze bezczelnie się zapytała, to ile możecie mi dać? Tak, ale to potem było, bo to ja się zapytałem, że no czy jest tutaj jakiś sklep w pobliżu, to możemy pójść z panią. Ona wtedy powiedziała, że no jest taki, no ale strasznie drogi. Ja mówię, że to nie przeszkadza, no to kupimy mniej po prostu. I właśnie się wtedy zapytała, ile mogę dać, coś takiego. Takim też tonem trochę nietaktownym. Powiedziałem kwotę, jaką mogę jej zaoferować. Zakupy, za ile mogę jej zrobić. Przy czym ona powiedziała, że to nie, no to może lepiej, żebym po prostu jej dał te pieniądze i ona sobie sama zrobi te zakupy. No i ja w tym momencie powiedziałem, że ja nie mam gotówki, mam tylko kartę. I rozmowa się skończyła, ale tak bezczelnie się skończyła, że ona tylko machnęła ręką w naszą stronę i się odwróciła. I zaczęła zapierać czepeczkę kogoś innego. Ja powiedziałam, nie, to nie, bo po prostu mnie dobijają takie sytuacje. A jeszcze powiem, bo bezdomnych, nawet nie bezdomnych, bo to po prostu starsze panie często żebrzą, a nawet słyszałam o akcjach, gdzie młodzi ludzie tak robią, no ale to dlatego, że to jest ich sposób na zarobek. I tutaj właśnie często ludzie z mniejszych miejscowości, im jest szkoda takich osób, ale to wygląda tak, że nawet jeżeli się zaoferuje, no bo najczęściej chcą po prostu pieniądze. Tak. A ja słyszałam o sytuacjach, że niektóre osoby po prostu żebrzą też o jedzenie i często przyjmują te zakupy i w taki sposób no, się utrzymują i w taki sposób mają jedzenie. Patent na kasę do programu TTV. Tak, tak. Także ja nie wiem, ja mam mieszane odczucia i też najczęściej proponuję kupienie jakiegoś jedzenia. Taką bezpośrednią pomoc, nie? Tak, tak, tak. Pieniędzy nie daję nigdy, bo nie. No ale najczęściej oni nie chcą, żeby kupić im to jedzenie. I na tym się kończy najczęściej, albo to mi się teraz przypomniała scena z filmu, parodii, strasznego filmu, gdzie dziewczyna daje bezdomnemu kanapkę, bo prosił ją o pieniądze, a ona mu dała kanapkę. Po czym odwraca się i dostaje tą kanapką w głowę, bo rzuca i mówi, że chciałem pieniądze, a nie kanapkę. A my mieliśmy też taką sytuację, że lubiliśmy chodzić do takiego baru mlecznego na Grodzkiej w Krakowie. Tak. Już do niego nie chodzimy. Bardzo niemiła atmosfera się tam robiła. Tam często chodzą właśnie osoby, które żebrzą. Nie wiemy, czy to bezdomni, czy nie bezdomni. Bezdomni zapewne też jakieś pijaczki. Tacy no, ludzie. Proszą, żeby im kupić coś, no to wiecie, nam było głupio się odmawiać. No w sensie, no chcesz pomóc, szkoda tych ludzi, no to okej, nie ma problemu. Kupiliśmy takiemu panu jednemu zupę. Chyba tak, jakoś tak to pamiętam. Tak. No i to jakby, no tutaj było wszystko okej, tylko potem jak my skończyliśmy jeść swoje jedzenie, coś tam... Kolejni ludzie podchodzili, plus ten pan chyba dalej żebrał o to jedzenie. Tak, więc to było takie trochę... A pod pachą miał flaszeczkę z wódeczką. No i to jest takie, no... No na to cię stać, a nie stać cię na zupę za 5 zł? No właśnie, więc to jest takie troszeczkę niefajne. Plus, bo chcieliśmy o takich różnych społecznych sytuacjach porozmawiać. Dlatego, że mnie zadziwia nienawiść ludzka i taka zawiść ludzka plus zazdrość, bo to naprawdę już, to chyba trzeba mówić o nienawiści. Wystarczy, i ten hejt, wystarczy poczytać sobie po prostu, bo to nawet nie chodzi mi o komentarze pod filmikami na YouTubie, ale o komentarze pod różnymi artykułami, które się pojawiają. Ja ostatnio właśnie tak zaczęłam sobie czytać, nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale z ciekawości zaczęłam czytać, co tam ludzie piszą. No i nie mogę tego czytać, bo naprawdę chcę się płakać, jak się czyta te komentarze, bo co by się nie napisało, o czymkolwiek nie byłby ten artykuł, to ludzie będą to negować, będą hejtować. I jeszcze gdyby to była po prostu jakaś taka krytyka konstruktywna, to okej, ale oni często właśnie doszukują się takich, żeby tylko coś tam wcisnąć. I najczęściej coś o pieniądzach. I... Wszyscy są zazdrośni o pieniądze. No, i wszyscy są właśnie tacy zazdrośni. I najczęściej to się sprowadza do tematów finansowych. I ludzie, no jeju, no to jak ktoś ma więcej, to dobrze, to niech ma więcej. Dlaczego ci to przeszkadza? To rób coś, żebyś ty też miał więcej, skoro żałujesz innym i jesteś taki zły, że ty masz mniej. To pracuj ciężej. Jezu, Klaudia, bo się taki cudowny film o tłumaczeniu, że się głupio czuję, jak tutaj siedzę. Bo nie wiem, co mam robić. Na przykład czytałam dzisiaj o
Krzysztofie Ibiszu, który dodał posta na Instagrama i zdjęcie z kawą i napisał, że kawa kosztowała na lotnisku gdzieś tam 16 coś. I też skarżył się na to, że ta kawa była taka droga podobno na Instastory. Ta burza. No i ludzie pisali, że w sumie to jest normalna cena w Starbucksie i koście. I, no ja się z tym zgadzam. A jedna pani napisała, że skoro cię stać na bilet na lot samolotem, to na taką kawę na pewno też cię stać. I wtedy zaczęła pisać, że inni ludzie mają ciężej, bo zarabiają 2-3 tysiące, a ty na pewno tak mało nie zarabiasz. No ale on tylko poruszył sprawę, taką kwestię, że ta kawa była droga. Nie mówił, ile zarabia. Ona musiała po prostu, że... No. Ale to też ciekawe. O. Widzisz, kaczki też mają coś do powiedzenia. No ale to też w sumie ciekawe, bo osoba taka światowa i mówi, że 16 zł za kawę na lotnisku to jest strasznie dużo. Ja nie miałem okazji być nigdy na lotnisku, ale spożywać cokolwiek na lotnisku, ale z tego co wiem, tam są ceny z reguły znacznie większe niż poza lotniskiem. No, trzeba się z tym liczyć, tam jest mała konkurencja. No, ale nawet nie o to mi chodzi, tylko że no, to jak powiedziałaś, w Starbucksie czy w Costa Coffee Cafe, nie wiem jak to się tam mówi, to też kawy nie są tanie. Nawet w takiej Ikei, nie wiem za ile jest taka kawa duża, ale też no, chyba coś około 11 zł. Więc no, to są takie ceny. No, łatwiej sobie zrobić kawę w domu, jest taniej oczywiście, no ale jak idziesz do czegoś takiego, no to. No. Sorry. Tym a chyba poza wiedział, tym ile kosztuje. Często są tańsze od autobusów. No. Ej, w McDonaldzie teraz sobie tego uświadomiłem, przecież tam też jest kawa za 9 zł, no to jest połowa tej ceny, no ale... Ale lepsza kawa jakaś, to taka bardziej smakowa, to, no też to już, jest za kilkanaście. No też za kilkanaście złotych, więc to jest teraz cena kawy w takiej kwocie, no to już uchodzi za normalną, no. Mhm. O niestety. Czym jeszcze chcieliśmy powiedzieć, właśnie u nas sąsiad w sumie w mieszkaniu obok są remonty ostatnio, no i faktycznie bardzo dużo wiercą. Ale też nie wiercą nie wiadomo ile od rana do nocy, tylko w jakichś tam określonych godzinach i to dziennie ile? 2-3 godziny. No jakoś tak. No to przeszkadza, bo my na przykład uczyliśmy się do sesji, faktycznie przeszkadza, ale gdzie bym pomyślała, żeby tam iść i krzyczeć na tych ludzi, no, gdzie prawo wiadomo, do swojego że każdy no właśnie ma prawo remontować. No i wczoraj sąsiadka z góry zeszła, zjechała ich z góry na dół, że jej dziecko nie może zasnąć, kiedy oni przestaną wiercić. I wczoraj jeszcze była sympatyczna, a dzisiaj schodziła do nich dwa razy. Raz, tak, no. I to krzyczała do nich, żeby przestali wiercić, bo jej dziecko, chore, roczne dziecko nie może spać. Tak, żeby dali numer do właścicieli, tak, bo to panowie robotnicy, ale więc najpierw... tym bardziej, no oni nie mogą przerwać swojej pracy, bo to jest ich praca, za to im się płaci. Mhm. Więc no, ciekawie, ciekawie. No i właśnie pan tłumaczył, że no to jest blok, poza tym oni muszą wykonać swoją pracę i... No i wydarła się na nich, powiedziała, że mają przestać natychmiast wiercić i to robić, bo jej dziecko nie może spać i poszła, obrażona. No i faktycznie przestali wiercić, więc i tak wyrozumiali. Wyrozumiali, no bo no, ja nie wiem, no dla mnie mieszkanie w takim bloku to jest ciężka kwestia, chyba jednak wolę a mieć. A jak przeszkadzają wam jakieś różne hałasy, to budujcie sobie domy gdzieś na wsi. Idziemy stąd, bo ja zamarzam. To, co widzieliście na przedbitkach, to właśnie ten kościół świętego Andrzeja, który chyba jest najstarszym zachowanym kościołem w Krakowie, ale nie jestem pewna. I ten kościół został wybudowany w latach 1079 do 1080 coś, ale nie jestem pewna. I jako ciekawostkę mogę dodać, że chyba forma tego kościoła jest taka, jak była pierwotnie, tak mi się wydaje. I jako jeden z niewielu, tak myślę, przetrwał pierwszy najazd mongolski, bo to miało miejsce w 1241 roku i bardzo wiele budynków Mongołowie spalili i zniszczyli, a ten kościół przetrwał i właśnie w tamtych czasach pełnił funkcje obronne i ludzie mogli tutaj walczyć z tymi Mongołami. Tam na tej wieży, o tam, o, o. Tak. Są dwie takie wieże, to widzieliście pewnie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym? O, kto go ufundował? Ufundowali go Toporczykowie. Oni byli fundatorami, dokładnie chyba Sieciech, tak on się nazywał, z rodu Toporczyków. I ten kościół był chyba w tamtych czasach najważniejszym kościołem Krakowa, a na pewno okołu. No bo tak jak to mówiłam... To oku?
Podgrodzie Krakowskie, czyli był Wawel i Podgrodzie, czyli Okuł. I tu obok mamy drugi kościół, świętego Piotra i Pawła, który jest kościołem barokowym. I właśnie prawdopodobnie gdzieś w okolicach tego kościoła albo pod tym kościołem znajdował się dworek Toporczyków właśnie, którzy byli fundatorami tego kościoła świętego Andrzeja. I między, bo tutaj były wykopaliska prowadzone między jednym i drugim kościołem i uwaga, uwaga, znaleziono tam najstarszą ceramikę glazurowaną z Krakowa, która jest datowana na koniec XI wieku, a na pewno na XII wiek. Ciekawe, nie? Jest dokument z 1320 roku, tak mi się wydaje, że ten kościół odkupił od Toporczyków Łokietek i stąd właśnie wiemy, że fundatorami tego kościoła byli Toporczykowie. Witam w kuchni Klaudii! Dzisiaj na kolację przygotowujemy hamburgery, ale to nie będą takie zwyczajne hamburgery, chociaż chyba zrobimy też takie bardziej tradycyjne, ale będą takie pycha. I zupełnie inne, na pewno takich nie jedliście. Na ale hamburgery pewno. Są niezdrowe! Są zdrowe, nasze są naprawdę zdrowe. No, prawie. Zaraz pokażę, co jest nam potrzebne. A może już pokażę. Mięso wołowe, tu jest wersja 400 gram, zazwyczaj mieliśmy 500, to nam starcza na 4 burgerki. I zaraz Witek wam pokaże, jak będzie robił to mięso. Do tego potrzebna nam, tutaj jest w tle bazylia, dlatego, że będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebna sałata, ja lubię taki miks sałat, ser pleśniowy, pomidor. Zazwyczaj dawaliśmy jeszcze pomidory suszone, ale nam spleśniały. I żółty serek. Na szczęście było już mało. Tak. Do tego robimy guacamole pesto. Dlatego, że tutaj jest awokado, czosnek, bazylia. Do tego będzie troszeczkę oliwy, która jest tutaj z boku, Witek. Kapeńkę oliwy. Troszkę cytryny, żeby nam nie spełniało i to tym będziemy smarować bułkę. I do bardziej klasycznych mamy sos. Tutaj jest łyżeczka musztardy, kilka łyżeczek majonezu, chyba 3 i troszkę keczupu. Taki sosik. A do wersji z tym guacamole będzie po prostu sam majonez. Witek, rób burgery. Klaudia powiedziała, że jestem za wysoki, co powinno być dla mnie komplementem. I dlatego muszę się tak pochylać. A pochylam się, żeby wam pokazać, jak robię mięso na burgery. Do niego będziemy potrzebować, oprócz mięsa, która jest najpierw lekko przysmażona. Kuli, wkurzasz mnie! Która jest przysmażona na patelni. Cebulkę dodajemy. Naszych burgerów użyłem mięsa, oliwy, cebuli, której wam już nie pokażę, bo jest tutaj, papryki słodkiej, pieprzu i tego białego, bo zapomniałem, co to jest. Sól, dokładnie. A teraz robię pesto. Ja już to przetestowałam i to jest pyszne. Niam, 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 naprawdę. To jest też idealne na kanapki, na grzanki, na wszystko. No i proszę, cheeseburgerek taki w wersji klasycznej, tylko zapomnieliśmy dodać cebuli, no ale cebula jest w burgerku, w mięsie. I tutaj z guacamole, czy tam pesto, jak kto woli, serem pleśniowym, sałatą. Miam, 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 miam. Ale to kozacko wygląda. No. No, powiem ci, że to zawsze robi wrażenie. Smacznego! Chcieliśmy już zakończyć ten odcinek i pójść w końcu coś zjeść.
bo jesteśmy głodni. Ale zanim to zrobimy, to podsumujemy jeszcze to, co dzisiaj udało nam się zdobyć. A udało nam się w sumie nawet dosyć dużo, mimo że tak późno wyszliśmy. No. Odebrałem paczkę od kuriera, na którą tak czekałem, ale nie pokażę wam jej niestety, bo główny element całości, że tak powiem, jeszcze nie przyszedł. Może jutro się pojawi to coś dobrego. I wtedy, no właśnie, nagramy. No. Bo planujemy nagrywać inny film i to będzie taki ciekawy, fajny. Fajny, no. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale mam nadzieję, że tak. Na szczęście to jest blisko nas, więc chyba powinno. No. Pokazaliśmy wam ten kościół, w którym ja się trochę poplątałam w tym opisie, ale generalnie no to mniej więcej wiecie, o co chodzi. No i o tym hejcie i nienawiści i zawiści i o wielu innych historiach i tematach. I pamiętajcie, nie wszyscy musimy się kochać i uwielbiać, ale wszyscy powinniśmy się tolerować i szanować. I po co tak z takim jadem do wszystkich ludzi i wszystkiego się czepiać? Niech każdy żyje swoim życiem, niech każdy interesuje się sobą. A jak komuś się coś nie podoba, to albo grzecznie i kulturalnie, albo może niech to po prostu zatrzyma w sobie. Ja bym po prostu to powiedział tak, że słuchajcie, no sorry, jedni są tacy, drudzy są tacy, ale jak macie inne zdanie, to trzymajcie je u siebie. Możecie ewentualnie się podzielić, to akurat nie się zgadzam z tą właśnie tak, taki sposób, że grzecznie to powiedzieć, nie wylatywać nie wiadomo jak ze swoim zdaniem, bo nie każdy sobie tego życzy. I każdy jest inny i każdy może być inny i właśnie to jest chyba piękne na tym świecie. Już kiedyś my mówiliśmy chyba o tym, o nietolerancji, że właśnie no, że tak, że jakby każdy był taki sam, to świat byłby nudny i każdy może być inny. No i właśnie na tym skończmy. Każdy może być inny. No. Tylko szanujmy się. No. I co? I kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. I możecie pisać niżej w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy was tak oprowadzali po Krakowie i pokazywali wam jakieś ciekawostki z Krakowa. I czy chcecie, żebyśmy mówili na takie filozoficzne tematy. To na pewno u nas będzie, dlatego że... No w sumie, bo lubimy. No. A, i piszcie w komentarzach, co wy uważacie na temat właśnie tych historii, które myśmy mieli. Tak. Bo to mnie ciekawi. Czy większość ludzi tak myśli, czy nie? No, myślę, że większość ludzi nie jest taka wrażliwa jak ja, dlatego piszą takie komentarze. No, w sumie. Spokojnie, bo zaraz pod naszymi się takie kają. Dobra, bajo. Bajo.